Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 18 grudzień 2011, witamy razem z Jolą dzisiaj z naszego Kikowego Szlaku. Dzisiaj może kilka słów na temat tego, że żeby kochać to, co się robi. Kochać to, co się robi. Jakże jest ważne, żeby człowiek kochał to, czym się zajmuje. Żeby to, czym się zajmuje, było jego pasją, było jego zamiłowaniem, było czymś, co jest dla niego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Albert Schweitzer powiedział kiedyś, że sukces nie jest kluczem do szczęścia, ale szczęście jest kluczem do sukcesu. I jest bardzo dużo mądrości w tych słowach. Gdybyśmy się nad tym zastanowili troszkę głębiej, nie ma wątpliwości, że to właśnie szczęście jest kluczem do sukcesu. Że ten nasz nastrój, dobre samopoczucie każdego dnia, że to dostrzeganie rzeczy takimi, jakimi mogą być i jakimi będą, dostrzeganie pozytywnej strony wszystkich wydarzeń, które się wokół nas dzieją i na bazie właśnie tego budowanie krok po kroku swojej przyszłości, budowanie swojego sukcesu jest właśnie tą drogą. Być naprawdę szczęśliwym, być zadowolonym, kochać to, co się robi, jest tak bardzo ważne. To uczucie miłości, najpiękniejsze z uczuć, to uczucie miłości wobec tego, co się robi, wobec ludzi, z którymi się robi właśnie to, co się tak bardzo kocha, tej takiej miłości bezwarunkowej, bez względu na sytuacje, które się wydarzają, jest czymś naprawdę wielkim, jest czymś naprawdę wspaniałym, jest czymś naprawdę niezwykłym. I tak bardzo wierzę i myślę, że to już nie tylko sama wiara moja, ale świat dostarcza nam na każdym kroku non-stop dowodów, że ludzie, którzy mają wielkie sukcesy w życiu, którzy osiągają wielkie, wielkie rzeczy, które mają bardzo wielki, pozytywny, dobry wpływ na życie innych ludzi, to są ludzie, którzy kochają to, co robią. Naprawdę, bardzo kochają to, co robią. Jeszcze raz powtórzę te piękne słowa Alberta Schweitzera, że tak naprawdę sukces nie jest kluczem do szczęścia, ale to właśnie szczęście jest kluczem do sukcesu. Tyle na dzisiaj z tego Kikowego Szlaku. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia jutro. Hej!